Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie, moi drodzy, w pierwszym odcineczku nowej serii Afterlife. Afterlife, czyli modyfikacja, świetna modyfikacja do Seven Days Today. No, i ja wiem, co powiecie: Seven Days Today znowu, przecież dopiero co skończyłem serię z Wanilki. I powiem wam szczerze, że żałuję, że nie znałem wcześniej tej modyfikacji, bo z pewnością zagrałbym. Ograłbym i zrobiłbym serię właśnie z tej modyfikacji, niż z vanilki 1.0. Ale dlaczego tak mówię? Ta modyfikacja, jako jedna z niewielu, zasługuje na mm, właśnie tą nazwę: Overhaul, yy, pełnego, pełnej zmiany, zmiany mechaniki mechanik mechanik, wielu mechanik właśnie z wanilki, co uważam za naprawdę, naprawdę dobre, ale oczywiście o tym wszystkim się, moi drodzy, przekonacie. Ci z Was, którzy byli na ostatnim streamie, to wiedzą mniej więcej o co w tej modyfikacji chodzi, a jeśli chodzi o streamy, moi drodzy, to pod tym filmem, jak i na stronie kanałowej, jak i na Discordzie, jest link do Twitcha, tak jest, bo na Twitchu też streamuję, więc serdecznie zapraszam do obserwowania mojego konta na Twitchu. Będziecie na bieżąco, będziecie wiedzieli, kiedy Jaworski właśnie streamuje. Tak jest, streamy są równocześnie na YouTubie, jak i na Twitchu. Ale dobrze, moi drodzy, tyle ze spraw kanałowych. Myślę, jedziemy z tematem, bo aż się po prostu grzeje, żeby wam pokazać, co i jak, co tu się w ogóle dzieje, co jakie tu są zmiany i w ogóle, w ogóle dużo tego jest. Damy sobie oczywiście nową grę, moi drodzy. Wygenerowałem mapę Nową całkowicie, żadne newgazery i inne. Yy, mapa z centralnym lasem otoczona wszystkimi pozostałymi biomami, yy, właśnie od yy, zachód, wschód, północ, południe i tak dalej. Na środku mamy las, w tym lesie też zaczynać będziemy. Yy, mapa 8000 na 8000. Myślę, że będzie spoko. Yy, wydłużenie doby oczywiście do dwóch godzin, bo tam będzie trochę. Zresztą zobaczycie czego będzie trochę. Tam będzie dużo różnych trochów, różnych fajnych rzeczy. Koczownik? Nie. Poszukiwacz przygód. Tak jest. Nie będę popełniał błędu hardkoru, żeby się gdzieś tam wystrzelić. Tym bardziej, że właśnie ta modyfikacja bardzo zwiększa zdecydowanie, bardzo zwiększa, o wiele, wiele zwiększa poziom trudności samej gry. Zresztą o tym również się przekonacie. Start. Moi drodzy, dokładnie start. Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy tym modem a wanilką? Na pewno taka, że w grze nie ma handlarzy. Nie ma handlarzy ani zadań od handlarzy ich nie ma. Są automaty. Są automaty, w których tam można jakieś graty kupić. Z tego, co się dowiadywałem, bo się wgryzłem w ogóle w tego moda, zasięgnąłem, zasięgnąłem wszelakich informacji. Są właśnie te automaty, które znajdują się właśnie w starych miejscówkach, gdzie byli handlarze. Czyli jeśli natkniemy się na miejscówę po którymś z handlarzy, to właśnie tam będą znajdowały się automaty, w których można coś zakupić. Kolejna bardzo duża zmiana, no taka, że nie nie ma poziomów. Tak jest, moi drodzy. Wszystkie, wszelkie umiejętności, y, jakich, y, jakie mamy, wszelkie skille, y, atrybuty, tak, y, rozwijają się wraz z używaniem po prostu tych umiejętności. I to jest fantastyczne. To mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Jest, y, jest jeszcze powrót do słoiczków, na wodę tak jest teraz są słoiki te tak, i nabieramy sobie tą wodę tak jak było kiedyś kiedyś w wanilce bardzo bardzo mi się też podoba i właśnie są też nowe rodzaje zombiaków ja właśnie na streamie się zastanawiałem, bo widziałem, że było, było, faktycznie, było faktycznie kilka zombiaków, których jakby nie rozumiałem w ogóle ich zasady działania. Wyglądają podobnie, zresztą sami zobaczycie. Stary świat odszedł, moi drodzy. Wszystko umarło bardziej niż było umarłe. This is our new world. Tak jest, to jest nasz nowy świat, wspaniały. Afterlife. To jest nasze życie po życiu. Tak jest. W świecie apokalipsy zombie to w ogóle śmiesznie brzmi, no ale okej, okay, życie po życiu bardzo. Jedna z głównych zmian, proszę Państwa, możemy sobie wybrać klasę postaci. Tak jest. I ja na streamku wybrałem szerifa. E, szeryf, bardzo fajny gość. E, ekwipunek to jest bardzo ważna rzecz, moi drodzy. Nie mamy mapy, w ogóle nie ma czegoś. Znaczy, jest mapa, ale trzeba ją wykonać. I to też nie jest proste. Kompas i zegarek też. Więc nie wiemy, gdzie jesteśmy, nie widzimy, gdzie idziemy i nie mamy pojęcia, która jest godzina. Do czasu, aż ogarniemy właśnie te podstawowe przedmioty. To jest spoko. Każda z tych klas ma dodatkowo właśnie jakiś swój unikalny, unikalny ekwipunek, plus do tego startowe skile, co też jest bardzo ważne. Szeryf, szeryf jest super, mówię wam. Tu jest w ogóle, on ma pistolet, ale on nie jest najważniejszy w tym wszystkim. Najważniejszy jest, najważniejszy jest pałka. Pałka zagłady, mówię wam. Na przykład pan Normik, zwykły, zwykły jakiś tam biznesmen, prawda? Ma pływanie oraz atletykę. Atletyka jest ważna, to jest jedna, jeden ze skilli, to wam też wyjaśnię. Dostaje jedną czwartą zniżki na właśnie maszyny handlujące, tak? Jakby nie było i zaczyna z zegarkiem. Widzicie, właśnie, on zaczyna z zegarkiem. Zaczyna z lepszym plecaczkiem, bo to też ważna sprawa, bo plecaczki są potrzebne. To nie jest tak, że mamy po prostu ekwipunek i heja banana. Znaczy, miejsca w ekwipunku. Mamy kogoś takiego jak crawler. Ten pan ma. A, te bokserskie. Powiedzmy, kastety, coś w tym stylu. A couple for the road. To nie wiem o co chodzi fistków, czyli dobra, skill, skill walki. Podwójny bonus pijaństwa. Połowa kar z pijaństwa, no nieźle. Startuje z... O, z odblokowaną destylarnią. Tak, to jest destylarnia, moi drodzy, to jest ważne. I startuje ze 100% alkoholizmu. I alkoholizm nigdy nie spada poniżej 25. Jest bardzo dużo dodanych właśnie... No właśnie, to jest dobre. Takich bardzo imersyjnych efektów. No choćby sam ten alkoholizm. Savage. Jakiegoś dzikusa można. E, prymitywny łuk, e, trochę strzał, e, nóż i kamienna siekierka, co właściwie średniawka bez rewelki bym powiedział, bo to można w dość szybkim tempie wy wytworzyć. E, perk savagery. Proves basic tracking immediately. Aha, to że można byłoby tropić. Hoodlum. O, on ma jakiś, aha, może ma, ma te wytrychy plus jakiś tylecik. W ty, te umiejętności też ma jak najbardziej. Enigma, a, z niczym. Nie dziękuję, na pewno tak nie będę zaczynał. Ja myślę, że szefą. Szerfo jest sprawdzony, szerfo to jest fajny gość, ma 20% szansy na znalezienie y, amunicji 9 mm. W ogóle przeszukując, bardzo miły bonusik. Y, y, może, może otwierać samochody policyjne, nie zwracając uwagi na siebie. I właśnie vitality. To wam też zaraz wyjaśnię, o co chodzi z vitality. Jedziemy. Jesteśmy panem szeryfem. Tu jest coś takiego jak efekt vitality. Aha, to sobie przeczytamy, bo dostajemy pierwsze oczywiście zadanko, jak najbardziej, żeby włókna roślinne ogarnąć sobie i zrobić sobie plecaczek. No oczywiście od tego zaczniemy. Jak sobie klikniemy, proszę bardzo. To jest ważna rzecz. Vitality to jest ogólne, ogólne samopoczucie po prostu psychiczne, mentalne, nastawienie w ogóle do, do całego tego świata, i tak dalej. To jest ważne, bo z Vitality, Bufy, Vitality, Optimist, tu jest sumary. Im niższe mamy Vitality. Tym oczywiście mamy mniej maksymalnego życia, wolniejszą regenerację życia, e, staminkę, prędkość ataku, e, regenerację życia, stamina, regenerację staminy. E, no i jeszcze jest Z wirus, tak jest? Możemy się zakazić wirusem, i to się kończy, moi drodzy, śmiercią, śmiercią. Śmiercią, bardzo straszną śmiercią, tak jest. A już jesteśmy przeciążeni, tak, bo na razie musimy ogarnąć włókna roślinne, więc od tego sobie oczywiście zaczniemy. A Już mogę wytworzyć plecaczek, właśnie ten plecaczek, bo tu mam wszystko zablokowane, dlatego już jestem przeciążony. E, wytworzymy sobie plecaczek. I poza tym, że mam ograniczoną ilość miejsc w plecaku, to jeszcze mamy ograniczenie. Yy, yy, udźwigu. Tak jest, jest. To jest bardzo fajne. To, co mówiłem, jest wiele efektów, które są yy, które naprawdę są bardzo immersywne. Jako szeryf yy, oczywiście startujemy, tak jak mówiłem. Z pistoletem, z pałką. Bardzo fajna rzecz. Plus dodatkowo jeszcze mamy pancerzyk. Mamy styl komandosa, budki komandosa, no i okulary przeciwsłoneczne. Tak. Pancerze nie dają już tych magicznych bonusów. Tak jak w podstawce. Co zresztą jest zdecydowanie bardzo fajne. No co ty gadasz, że już trafiłem na domek od razu? Jakie to szczęście, jaka to radość. A to ja wam powiem, dlaczego to jest szczęście, dlaczego to jest radość. Ponieważ. Aha, tu nie ma celownika. Znaczy teraz nie ma celownika, tak? Jak wezmę pistolet, to mogę sobie tak przymierzyć. Dopiero przy łuku pojawia się kropeczka, gdzie powiedzmy celujemy, tak? Ale najważniejsza jest ta pałka. No a co sami zobaczycie. Mam zebrać małe kamienie. Mam wytworzyć właśnie, kolejna sprawa wytwarzanie. A wytwarzanie jest w ogóle, cały crafting jest niesamowicie rozwinięty. Dodane jest raz że więcej surowców, druga sprawa, że zwiększyła się ilość tierów narzędzi, tak? Tak samo bloków. Mamy bloki, na przykład ceglane, tak? One są gdzieś pomiędzy. Jest, wiem że jest wyższy wyższy tier bloków jeszcze budowlanych, taki jak powyżej stalowego. On się jakoś na i nazywa. Nie, nie, in, 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 in not, in not, nie, kurczę. Dziwna nazwa. <grym>, mam powiem, dziwna nazwa. Mam zebrać duży kamień. Tak, to jest kolejny surowiec. To jest, moi drodzy, kolejny surowiec, który trzeba zebrać, który jest, który się pojawił. I rzucamy sobie takim kamieniem, proszę bardzo. I najprzez to, że ten mały kamień, jak zobaczycie w lewym górnym rogu każdego przedmiotu, jest taka mała zielona tarcza. To jest wytrzymałość. I z tego, wgryzając się w informacje o tym modzie, no to nam się zepsuje oczywiście ten, ten Sharp Stone, ale każdy przedmiot ma quality. Jeśli ja, ten mi się na przykład, ta pałka mi się zepsuje ja ją naprawię, to jej wytrzymałość spadnie, i quality też spadnie z tego powodu, no. Także to jest też, też spoko zrobione, że po prostu przedmiot się niszczy, niszczy bardzo, o, coś w sensie zużywa się, o. To jest lepsze słowo, o wiele lepsze. Zużywanie się. Zdobyłem... Tak, muszę patyczek zdobyć. Ile ja się nakombinowałem, jak zdobyć patyk? Nie, nie, nie. Patyków się nie zdobywa z drzewa. Tylko patyki zdobywa się, moi drodzy, z... O, właśnie. Z krzaczków. Patyczki zdobywa się z krzaczków. Zanim ja to ogarnąłem, to powiem wam, no minęło trochę, nie? Mamy patyczki. Okej. Okay. Large... Duży kamień. Tak duży kamień sobie wytwarzamy i wtedy będziemy mogli zrobić sobie siekierkę. Pierwsze potężne narzędzie, jak najbardziej. To bardzo cieszy, ale bardziej cieszy mnie to, że tu jest dom. I ja wam powiem dlaczego. Jak ja długo szukałem w ogóle, w ogóle miałem daleko do, do jakiegoś miasta, do czegokolwiek, bo potrzebowałem garnka. Dlaczego tak mówię? Że ten garnek był to, jest potrzebny to raz, bardzo, bardzo, bardzo do wygotowywania wody, to po pierwsze. Drugie, do tworzenia smoły jest tu smoła, pitch po angielsku, jest smoła, która na przykład dzięki smole mogę naprawić pałkę. A zobaczycie, jak zacznę machać tą pałką, to robi to robotę. I kolejna bardzo, bardzo fajna rzecz, która mnie mega, mega zaskoczyła, to jest coś takiego, że jeśli chodzi właśnie o drop z przeszukiwanych miejsc, z przeszukiwanych pojemników. I tak dalej. To jest tak, że jeśli o, na przykład tutaj mamy, nie wiem czy to mogę przeszukać? Mogę, zamrażarka. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tu będzie nic, żartuję. Jest duże prawdopodobieństwo, że znajdę w tym właśnie jakieś jedzonko coś związane właśnie z jedzeniem. O, jest pierwsze zombollo gdzieś. Nie mam pojęcia gdzie. Jeśli przeszukujemy na przykład skrzynki jakieś wojskowe, Coś w tym stylu, no to jest ogromna szansa, że znajdziemy tam właśnie amunicję. O, właśnie dlatego mówiłem: ta pałka jest po prostu mistrzowska. Zwłaszcza na start, na start rozgrywki. Tu mamy jakąś. Tu, czy ktoś tu jest? Przepraszam. No na pewno tu. O, jest kolega i laboratorium chemiczne od razu. Kurde, wyśmienicie. No chodź, stary. O, bo jak cię ładnie stary poskładało, teraz cię poskładamy bardziej. No właśnie, przecież ja wam miałem pokazać o co chodzi z atrybutami, o co chodzi z umiejętnościami, bo to jest. E, to jest najbardziej szacowna rzecz tutaj. Proszę bardzo, mamy sześć podstawowych atrybutów, które są skorelowane z naszymi umiejętnościami. W jaki sposób? W taki sposób, że na przykład na kopanie najbardziej wpływa siła, znaczy najbardziej wpływa siła, ale też najwięcej będziemy zyskiwali siły. Tak? później Fortitude, czyli atrybutu odpowiedzialnego za nasze życie, za regenerację życia, za staminkę, maksimum wody, na przykład, które możemy wychłoptać, i tak dalej. I zdobywamy je dokładnie tylko i wyłącznie w ten sposób, jeśli coś robimy, tak, teraz mi kombat na przykład szed. Tu jest podstawowo po prostu, jak, jak kombat używam, jak będę sobie pałką walczył, to mi każdy, każdy z atrybutów będzie się podbijał. Mamy też tak, książki, per, książki z perkami zostały dokładnie tak, jak było. Było w wanilce, z tam jakimiś drobnymi zmianami, ale to jest bardzo, bardzo mało, małe zmiany, więc to jest średnio istotne. Crafting, to też jest bardzo ciekawa rzecz, bo na przykład tak, tailoring, letterworking i armor crafting, no to jest podział. Tu mamy lekkie pancerze, średnie pancerze, ciężkie pancerze. I żeby zdobyć na przykład tailoring, no to mamy tutaj opis czego, co musimy robić, żeby ten e, m, krawiectwo, tego słowa mi brakowało, e, żeby, żeby krawiectwo podbijać. I tak jest ze wszystkimi, ze wszystkimi właśnie, e, ze wszystkimi tutaj mm, craftingowymi skillami, o tak to nazwijmy. Trzeba czytać właśnie Kuźnia Przyszłości, mimo wszystko, żeby sobie workstation zrobić. Niestety, myślałem, że to będzie jakaś inna opcja może, nie? Czy coś, że się uda to zrobić, no ale niestety y, tu trzeba, trzeba, to trzeba ogarniać bardzo. E, woda. Mamy czystą wodę póki co na starć. to cieszy, ale z tym z początku jest problem. Jeśli, jeśli nie ma się, mm, jest już kwas, wspaniale. Jeśli nie ma się, kurde wody, tu mam super, to ja się mogę napić i od razu sobie napełnić. Tak jest, pijemy sobie wodę i dostajemy z tego tytułu wspaniały, cudowny słoiczek. Nie wiem, nie wiem jak wy, ale mnie strasznie bawi ta mechanika ze słoiczkami. O, mamy kanapkę. O co chodzi? Właśnie, to też jest kolejna zmiana. Mamy zatrucie pokarmowe. Właściwie, jakby w wolnym tłumaczeniu, mamy ciśnienie yy, zatrucia pokarmowego. 30% jak zjem tą kanapkę. To ogólnie nie jest tragedia, ale jak dobijemy do 100%, to się po prostu zwymiotujemy, nasza postać puści pawia, i dziękuję bardzo, mamy pusty żołądeczek i głodujemy. Także z tym trzeba uważać, więc można, jak najbardziej można wcinać, yy, można wcinać zepsute jedzenie tylko trzeba z tym uważać kurde, no fajnie, że, że zdobyłem zlewkę już na początku bardzo przemiło, naprawdę jestem zaskoczony, bo mam nadzieję mam nadzieję, że w tym, e, że w tym domku znajdę garnek od razu, to już, już, już będzie słodko będzie cudownie, będzie fantastycznie, mówię wam e, gwoździe coś tu mamy jeszcze w tym miejscu nie, niekoniecznie Dobrze, czekaj, ja co, zbierz materiały, drewno, Aha, mam zebrać po prostu drewno, tą naszą piękną siekiereczką. Aha, i tu mi pokazuje jakieś mniejsze drzewa, tak, no bo rąbanie dużego drzewa trochę zajmuje, czy to pokazuje po prostu, jakie, jakie bądź drzewo. Jakie bądź, no i ciachamy sobie. Z zwykłego, czekaj, z drzewa, o, proszę bardzo, już jestem nieco silniejszy, wspaniale. Siła, siła podskoczyła, tak, tak to działa. Niech niech jeszcze na to rzucę okiem atrybuty to jest czekaj to jest jak to jest progres progres do kolejnego poziomu chyba jakoś tak to było no albo odwrotnie tu jest ogólny progres tu jest progres do kolejnego poziomu w ten sposób a i w prawym rogu teraz od tak od naszego paska pokazuje się, które które umiejętności teraz są skilowane? Jak to właśnie robię? Zastanawiam się, jeszcze tego nie, nie rozkminiłem, czy jak zostawiam pięki, to te pięki mają opcję, żeby pojawiły się tam yy, pszczółki. Tak jest, pszczółki, moi drodzy. Yy, z miotkiem, o, dużo zwierzaków tu jest. I to, co, co uderzyło mnie praktycznie na dzień dobry, to yy, gęsty las. Tekstury są poprawione, las, las wygląda fantastycznie, zwłaszcza jak, jak nie ma w ogóle prześwitu, tu jest prześwit, w ogóle jest ten dom, cudownie, zaraz tam wleziemy, jasne, że tak, ale co ja mam tu zrobić, wooden log, to ja bym na, nawet na chwilę, na moment mógł się osiedlić w tej chałupce, to co prawda jest w środku lasu, dzień dobry pani Sarno, Ty widzę, że ty się w ogóle nie krępujesz tym, że ja tu jestem, spoko, nie przejmuj się. Możemy sobie tak, prosi mnie, żebym wytworzył stertę żarcia, tylko spokojnie, tu nie będzie żarcia, to jest po prostu pojemnik. Jak sobie coś takiego postawimy, stertę po prostu naszych rzeczy, to jest drugi pojemnik. O sobie tu może stać, my tam możemy coś wrzucić do niego i tak dalej, nie? Tak na dzień dobry, na początek w ogóle. Ognisko, mogłbym sobie ognisko zrobić. Eee, pokaż mi Ognisko. Czego potrzebujemy? Małych kamyczków. No to zaraz bierzemy sobie małe kamyczki i ogarniemy sobie, ogarniemy sobie też ognisko. Nie wiem, czy do ogniska mogę dać zlewkę. Czy to mi w czymś pomoże? Ale chyba nie. Chyba niekoniecznie. Fajnie byłoby znaleźć miasto. Co widzowie, widzowie, z, którzy byli na, na streamie, to wiedzą o co mi chodzi. Dlaczego fajnie byłoby szybko znaleźć miasto i żeby było powiedzmy w miarę w, miarę w, w pobliżu. Chociaż powiem wam, nie wiem, może miałem jakiś dziwny spawn zombiaków y, y, ustawiony, ale było ich ogromnie dużo. Nie wiem czy to jest jakoś z, z czasem powiązane, nie mam zielonego pojęcia. Aha i mam rozmieścić drewniane, drewniane kłody. Tak, pryk, o można sobie tak drewniane kłody postawić, dobra. I można je oczywiście od razu podnieść, ale spoko. Yy, I rozmieścić śpiwór, tak jest, żebym od razu tu gdzieś nie, nie, nie zdedził. Hmm, śpiwory są tutaj, albo włókna roślinne, albo 10 włókien roślinnych i bawełna. Hmm, no to czemu by nie? Dużo tego tutaj jest, dawaj. E, właściwie tego nie muszę, tak, to można podnieść po prostu, zebrać tą bawełnę. Jest, jest sporo różnych receptur. Tak, to nie jest tylko tak, że jest jedna receptura, na przykład to już na śpiworach widać, że jest, jest więcej niż, niż jeden. Później wygląda to również podobnie. Na pewno posiadając już nieco doświadczenia, na pewno łuk. Na pewno łuk i na pewno chciałbym być cicho, jak tylko się da, jeśli będę w ogóle przeszukiwał cokolwiek. Dwa, żeby zapewnić sobie żarcie, czyli polowanie na jelenie i tym podobne, podobną zwierzynę, która tu sobie gania, a naprawdę jest jej sporo w porównaniu do wanilki. Zające, nie zające, wszystkie... Naprawdę ich dużo gania. Aż byłem, byłem zaskoczony tym, e, tym faktem. 50. Jeszcze nie zabrałem tej bawełny. Gdzie jest bawełna? Tu mamy bawełnę. Jak biegamy... Jak sobie biegamy... O, proszę bardzo. Teraz mi się wbija atletyka. Atletyka jest... Mm, skillem tutaj generalnym, ogólnym skillem, tak, atletyka wpływa oczywiście na regenerację staminy, to jak dużo tracimy staminy podczas biegu i siłę skoku, no bo tak, skakanie też wymaga sporo, kurde, sporo właśnie staminki, więc może być z tym problem, ale z każdym wyższym poziomem no tu już to nam się będzie, te minusy będą się zmniejszały, będzie przybywało jednak plusów, tak jak można zobaczyć, jako szeryf startuje z 25 poziomem pałkowania oraz pistoletów, tak jest, no i tu już mamy ładnie ładnie na zielono, nie? Więc to wszystko, to wszystko z czasem. Dobra, postawimy sobie tak śpiwór tutaj. Jasne, że tak. Postawimy, a ten z bawełny, czemu by nie, wytwórz. Wytworzymy i wejdziemy zaraz do tej chałupy. bom, bom ciekaw, nie, straszliwie, jak naprawdę, powiem wam tak, jak ja tutaj znajdę garnek, a jest duża szansa na to, że garnek tam będzie, bo jeśli będzie kuchnia, będzie piecyk. Ostatnim na streamie znalazłem gdzie? W lodówce. Tak, w lodówce. Był w lodówce. I teraz mamy zadanie. Zbierz garnek. Kawałki tkaniny, spoko. Pewnie, że tak, ale to wszystko, w, wszystko po kolei. Ładny domek. Kurde, ładny domek. Jest pan zombie'u. Tu jest więcej zombie'u. Kurde, łuk by tu był fajny, wiecie co wam powiem? Że chyba nawet sobie w tej kolejności ogarniemy temat. Test tutaj. Łuk potrzebuje drewna oraz włókien roślinnych. Drewno. O, czekaj, co to jest? Extremely Simple Life Magazine. Lepsze można przeczytać. Cokolwiek, w czymkolwiek on mi pomógł, ale ok. Eee, wood. Wood po prostu. O. Ach, no tak, przecież. O, proszę bardzo, mówiłem, kura. Kolejna zresztą. Bo jest ich tu, jest ich tu masa. Hmm. To sobie zbierzemy i to można przerobić. Teraz to mogę przerobić i z tego będę miał 10. Hmm. Ile ja potrzebuję? 8. Wspaniale. Żeby ogarnąć sobie strzały. Żeby ogarnąć sobie... Nie to. Żeby ogarnąć strzały potrzebuję small stoneów yy, Szafców. Aha. To się wytwarza chyba z desek. Jak dobrze pamiętam. Ale zacznijmy oczywiście od łuku. Bo powiem Wam łuk, łuk daje radę. Łuk bardzo daje radę. I teraz bym poczekał. O! Z patyczków. O, właśnie. Tak byśmy chcieli. Zrób mi, zrobisz mi ze 20 na dzień dobry. Sharp stony. Tak, to bym potrzebował jeszcze kilku kamieni. Zbierzemy sobie jeszcze kilka kamieni, zrobimy sobie strzały i będziemy. Po prostu będę po cichutku. Tak jest. Ja się zastosuję do tego, co żeście mi pisali w komentarzach. E, jak grałem w Wanilkę, tak? Pod poprzednią po serią, e, czyli bądź cicho, skradaj się, szczelaj w głowę, uważaj na zombiaki e, I dodatkowo, jeszcze co? Tłumik. Jeśli ja kurde, znajdę tłumik, no to już będę w siódmym niebie, naprawdę. Jakbym sobie do tego mojego pistoletu mógł zamontować tłumik, no to będzie super, super po prostu. I jest coś takiego. Proszę bardzo, beczułki. Beczułka może przyjąć 12 kg jakiegokolwiek, jakiegokolwiek, moi drodzy płynu. Możemy tam brudną wodę trzymać, możemy czystą wodę, możemy tam miód, alkohol, no cokolwiek byśmy, byśmy tak naprawdę nie chcieli, co też jest fajnym wyjściem, bardzo właśnie immersywnym. Stawiamy sobie w naszej, w naszej bazie, prawda, stawiamy sobie beczułkę i tam jest nasza, nasza, nasza woda, prawda, tak? Tam trzymamy sobie wodę i w ogóle jest fantastycznie po prostu. I teraz mam tak, szafty mam, sharpstone mam 10, włókna roślinne, piórka, proszę bardzo, wytwarzaj. Idziesz z tematem. To zrobimy tak. Siekierka pójdzie tutaj. Strzały wchodzą. Dobra, teraz spróbujemy zrobić to lajga ninja. Jesteśmy tak. Skradanie. O, właśnie. Teraz też mi się skradanie będzie. Kurde, bo myślałem, że zniknął ten zombiak, nie? I teraz pojawi się. Hmm, a dlaczego się nie pojawiła kropeczka? Nie mam pojęcia. ostatnim razem ją widziałem. Hmm, o, teraz jest. No, jak celuję. Tak, ukradkowe obrażenia bardzo doceniam. Bardzo, bardzo niesamowicie doceniam. Eee, zacząłem doceniać ukradkowe obrażenia, naprawdę. Oddawaj. Czekaj, najpierw bym w ogóle oczyścił może tę miejscówkę. A widzę, że jest piwnica. To już jest zabawnie. Mamy grillik. Co jest w grillu? Węgiel. No właśnie, kto by się spodziewał, nie? A powiem Wam. Uuuu, Shiraz. O, pan zając. To jest chyba jakiś, powiedziałbym, jak chyba jakiś alkohol. No, alkohole też mają tutaj bardzo ciekawe, ciekawe zastosowanie. Chyba się skończyło moje ninjo skradanie. Chociaż może nawet nie do końca. Proszę bardzo. O, ty jesteś jakiś taki twardszy, widzę. No, widzisz, jak ładnie stary. Joe, witam cię, Joe, w ogóle, przyjacielu mój złoty. Chodź, stary. No, oczywiście, że życie ustrzelę. O, proszę bardzo, ledwo ledwo go to. ledwo go to drasnęło. No, lepiej, lepiej jednak celować u głowę, tak myślę. Ciekawe, dlaczego Joe mnie tak szybko. Ee, szybko usłyszał w ogóle. Co tu mamy? 25 e, z brudnej wody. W Wannie nic. W kibelku 11. Dlatego, dlatego mówiłem, że bardzo podoba mi się yy, podoba mi się to, że ten domek tu znalazłem. Ty patrz, jest jeszcze gips od razu, bandarze, No coś, coś wspaniałego. O. Zam Oj, chyba tu jest więcej. Chyba będzie trzeba to zrobić poważnie, podejść do tematu. O. Dobra. O, fitness, proszę bardzo. Podskoczył mi, dobrze. To tyle w kwestii skradania. Mamy wyrko, okej. Okay. Ja bym chciał naprawdę, tak, pójść przeszukać tą kuch... O ty chamie prostaku jeden! Aś mnie wystraszył. Patrz, jeszcze dostaniemy skrzyneczkę, skrzyneczkę kurde z żarełkiem. Ale cudnie. Cudnie naprawdę. Dobra, nie ma nic, o walka podskoczyła, fajnie. Dobra, dawaj. ciupiemy. Jak już zaczyna się ze skrzyneczką z jedzonkiem, to super. To jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Co mamy w szamuleju? O, pisemko. Rolnictwo południa. Oczywiście, że użyj. O, już mogę sobie bawełnę szusnąć. Bardzo fajnie. Konserwa. Wyśmienicie. Dobra, No rozumiem, że to ogólnie jeśli chodzi o skarby wszelakie, to chyba tu, tu byłoby tyle. O, no, tkanina, też się przyda. Książka. Jakaś? Dużo książek. O! Proszę bardzo, czego to się już nauczymy na dzień dobry? Jak nie kijen to maczugą, pewnie że tak, i elektryczne pułapki. Pułapka drewniane kolce. O, tu będziemy mieli amunicję, liquid container. O, proszę bardzo, beczułka. No nawet jest ładnie opisane, co ona może, co w niej można trzymać, nie? W, w beczułkach akurat wszystko. Amunicja, pewnie. Nie, w dramatycznych chwilach na pewno amunicja się przyda. Hmm, to jeszcze zostanie mi w takim wypadku... Co mi zostanie? Piwnica, moi drodzy. Naj, najciekawsze, najciekawsze miejsce w domu, czyli piwnica. Yy, I tak, ja myślę, że tak. Na chwilę się tu na pewno osiedlę. Na momencik jakieś takie obozowisko. Bo ja bym się zdecydowanie chciał dostać... Ja bym się zdecydowanie chciał dostać do miasta. Yy, chociaż... O, ty chamie jeden, prostacki. Umrzyj. Ty ciadu, ty. Tuś mnie zaskoczył. Marlenko, ty dostaniesz ode mnie w caban. Jak ty tam jesteś, to cię mogę dokończyć po prostu najnormalniejszą strzałą. Czy was tam jest... No ja wiem dokładnie, że tam jeszcze ktoś będzie siedział. To nie jest tak, że tu są tylko dwa zombiaki. Oczywiście, że nie. Tu mam jeszcze Darlin, To jest jej siostra. Albo szwagierka, nie wiem. Jedno z dwóch. O, proszę bardzo, strzał w głowę. Jest zawsze, zawsze jak najbardziej tutaj. Percepcja mi podskoczyła. Dobrze. Tu jest zablokowane, czyli możemy wejść z tamtej strony. Pałka zabezpieczająca, tak jest. W razie jakby tu jeszcze mimo wszystko ktoś był, ale chyba nie ma. Co, no jeszcze skarby tutaj dla mnie. Kurde, taki, taki start to ja rozumiem, naprawdę, jest fantastycznie. I garnek! bogowie, zombie, apokalipsy mnie wysłuchali. Naprawdę. Kurde, Wafel. Cudownie. No to panie, no to z tym to już można w ogóle zaczynać mega, mega karierę. Jeszcze słów kilka odnośnie tego, co mówiłem o Vitality. Póki co ten bonus się utrzymuje chyba przez 7-8 dni. Coś takiego było, jak dobrze, dobrze pamiętam. E, optymizm. Your me is gradually decrease towards zero. Mm, w dniu ósmym, to jest ten optymizm opadnie, i będę musiał pilnować, właśnie tego, e, tego mojego, mojego samopoczucia. A widzisz, nie ma wytrychów, niestety, e, będzie trzeba pilnować tego, tego samopoczucia, to jest ważne. I moi drodzy, na samopoczucie wpływają takie rzeczy jak pogoda, czyli będzie mi zimno, będzie mi padało na głowę, e, to, to będzie słabo, nie fajnie, i w ogóle. Ja to mogę tym otworzyć? O, w życiu, przecież <laughs> ja to będę klepał 100 lat, nie? A... Pogoda, to co mówiłem, tak. Pogoda jak najbardziej wpływa na mm, wpływa na nasze na nasze samopoczucie. Ciemność, jak, nawet nie wiem, czy teraz nie jest, jak jesteśmy w lekkiej ciemności, czy tu nie ma o, na przykład tu dostajemy, bo jest dekor, nie, bo tu jest udekorowane, nieco jest ładnie i tak dalej, jakoś ten dom wygląda, więc bardzo dużą, bardzo dużą wagę będą odgrywały wszelkie obrazy, wszelkie... O, woda, wybitnie, super. Dekorowanie, po prostu upiększanie naszej, naszej bazy, tak jest. Kasiura, kasiura się przydaje bo są automaty wymieniające kasiurę na żetony księcia. Nie, jeśli chcielibyśmy kupować coś, coś w automatach, nie? Jak najbardziej. Dobrze. Już jestem lekko przeciążony, ale to nic, to żaden problem. My możemy skorzystać, bo mamy tak, wody mam 176. Jak sobie to szarpnę, to chyba dawało 20, nie? Dobrze, dobrze pamiętam, że woda dawała 20. A, nie wypiłem jej tak w ogóle? Tak, woda dawała 20. Ja bardzo chętnie sobie nawet tę wodę wypiję i zaraz użyjemy sobie właśnie słoiczków. Proszę bardzo, napełnimy sobie to ponownie. Jak takie skarby znalazłem na dzień dobry. No i to, tak w ogóle tą tą meczkę mógłbym zabrać ze sobą, tylko jest ciężka. I o tym trzeba pamiętać: już nie będzie noszenia w plecaku e, 10 silników samochodowych, bo silnik swoje waży. No co prawda, tu jest 35 kg chyba silnik. No, z tego co mi wiadomo, to silniki jej samochodowe są nieco cięższe. Ale mimo wszystko. Aha, ja się ciągle skradam. Ty nawet, kurde, ja się ciągle skradałem. E, bardzo dobrze nawet. Pokaż mi, e, jak to wygląda. Hmm, tron, ton, 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 ton. Gdzie tu mamy coś takiego? Stealth! Light multiplayer, Noise multiplayer, Enemy Search Duration. O, widzisz. Czyli jakbym chciał jeszcze przeciwników przechytrzyć, to jak najbardziej mogę. Dzięki wyższemu poziomowi skradania się. Wszystko, niemal że wszystko, można przeszukać. Tego się kiedyś tego się nie przeszukiwało, nie? Tych pudeł, o i nawet medykamenty, tych pudeł się nie przeszukiwało. Czekaj, trochę mi brakuje tego celownika. Muszę zobaczyć, czy to można zmienić, żeby ten celowniczek był, bo w takich wypadkach bardzo mi tego brakuje. Użyj bandaż, mogę zrobić. Jeszcze mam sterydy do tego. Udźwig plus 50. Szybkość biegu, no teraz to powiem i czas trwania 30 minut, biorę w ciemno stary. Take tarp, tarp no wiadomo, tarp to jest plandeka. A plandeki, właśnie można kliknąć na przepisy. Plandeka jest nam potrzebna do rain catchera. tak jest, do kolektora, tylko że kolektory już teraz nie zbierają wody ciągle, zawsze i w ogóle. Tylko kolektory działają podczas deszczu. I mało tego jest jeszcze tak, jak pada deszcz i ryj wystawimy do góry, to powolutku nam się będzie odnawiała. No, pijemy po prostu deszczówkę, tak? No, także to jest, to jest bardzo fajna rzecz. Tutaj mamy co tu mamy? Cegiełki. Wspaniale. Może kiedyś. Jeśli chodzi o budowanie, to najważniejsze jest, żeby stworzyć. Co to jest? Nie, to mnie nie interesuje. Blok konstrukcyjny. Ja byłem pewien, że każdy jeden blok konstrukcyjny będzie mnie kosztował 10 drewna i 20 papieru. To nie o to chodzi. Blok konstrukcyjny stawiamy dzięki. Te bloki konstrukcyjne są bardziej na zasadzie planów. My stawiamy to jako plan, i dopiero używając młotka, nowe narzędzie, młotka, możemy to przy użyciu na przykład cegieł bruku, kamienia, drewna, czy czegokolwiek innego, możemy to, yy, możemy to yy, po prostu yy, wykończyć, dokończyć, tak? Co to jest? To chyba sobie muszę zostawić, tak mi się wydaje, bo coś żeście mi podpowiadali, że z tego można później robić jakieś książki, czy coś w tym stylu. Znaczy to drewno, to ja nie wiem, po co ja teraz zbieram, bo ono jest ciężkie. Dość, te kłody. 9 kilo, dużo. Nie wiem po co to zbieram. O, tu w ogóle się czuję, czyli to jest miło, tak? W tym domku jest bardzo miło. Zabierzemy sobie tak. Żarełko, fantastycznie. Jeszcze jak tu znajdę drugi garnek, to już będzie w ogóle grube szaleństwo, dziękuję bardzo. Teraz już mam dwa garnki. E, Jakbyś się kto pytał, mamy kawę, mamy szafeczkę. Tu mamy jakieś skrapy złomu. O. Mąka kukurydziana. Ciekawe, czy mąkę kukurydzianą można po prostu zeżreć. Można, tylko no, trudno się dziwić. Minus 3 trzy, minus trzy wody. Czy jak byłbym umierający faktycznie z, głowu, z głodu, to dlaczego by nie? Można by to było ogarnąć. Tu mamy tak, yy, zainfekowana woda. O, właśnie. Kwestia oczyszczania wody też trochę trwa. To jest bardzo ważny element rozgrywki. To już nie jest tak, że tam minutka i wszystko jest w ogóle wyczyszczone i wspaniale. No, nie, nie, nie. Nie tak, nie tak to działa. Trzeba faktycznie, trzeba faktycznie sporo czasu poświęcić o piwerko trzeba sporo czasu poświęcić żeby żeby oczyścić właśnie wodę nie? dobra stąd byłoby trzeba znaleźć miasto ale zanim to ja bym chciał sprawdzić tak jar tu mamy proszę bardzo no wiadomo w ognisku tak jak mówiłem możemy sobie możemy sobie błotnistą wodę zainfekowaną wodę nie błotnistą w zainfekowaną i zainfekowaną w czystą w jakieś takie kolejności to mniej więcej, yy, mniej więcej idzie. Soki z Juki, czysta woda mineralna. Na no, Skarby Pustkowi bym musiał yy, znaleźć do tego. Ale bardziej mi interesuje, jak ty się nazywasz? Słoik? Nie, Łot, nie. Ty jesteś po prostu słoikiem? Nie, nie jesteś słoikiem? Nie wiem. Yy, może to tu gdzieś zobaczę, albo tego nie zobaczę. Hmm. Kurde, nie widzę tego. Ale dobra. O, kościany nóż, żebym wytworzył. Czy ja mam już ze sobą... Mam kości. Jaworski ma kości. Jaworski sobie wytworzy, bo nóż jest potrzebny. To też jest bardzo bardzo zróżnicowane. Jeśli używamy toporka na drzewie, no to będziemy to drzewo rąbali. Jeśli, jeśli używamy noża, moi drodzy państwo, to dostajemy żywicę, A żywica wraz z pyłem węglowym, czyli jak ja tu znalazłem... Eee, o właśnie, ten, ten węgiel nawet niecały muszę przerabiać eee, mój mi te cztery, robimy pył węglowy i w ognisku będę w stanie wytworzyć smołę, to jest to o czym mówiłem, smoła jest bardzo ważna eee, że jest, bierz ile? pięć, właśnie smoły eee, smoła jest ważna zaraz sobie, Mo, właśnie, mogę tutaj zlewkę dorzucić, póki co póki sobie tu obozuję, to jak najbardziej mogę zlewkę, mogę sobie tutaj dać nawet dwa garnki a w sumie niech tu obydwa leżą, nic się nie stanie, yy, co ja mogę teraz zrobić? Chemikalia. Do tego jest tylko garnek potrzebny. Do czego jest zlewka tutaj potrzebna? Przepraszam bardzo. Hmm, ciekawe. Dobra, ale potrzebujemy tak. To mam, to mam, dziękuję bardzo. Rób 8, oczywiście. Ugotuj, nie ugotuję, bo. Mm, o, właśnie, drewno. Przepraszam cię bardzo. Chłopie, drewna ci u nas dostatek. I jeszcze dodatkowo dostanę z tego właśnie węgielek, węgielek drzewny, super sprawa. Ja chciałem, tak, ja chciałem to, poproszę, gotuj, gotuj to dla mnie. No tutaj szybko pójdzie dwie minutki, bardzo fajnie. Z tą pałką będę mógł podbić po prostu świat. I tak jak mówiłem, moi drodzy, tutaj, tutaj zostanę chwilowo, tymczasowo, no i będzie trzeba ruszyć na podbój świata. To na pewno. Czy ja byłbym w stanie wytworzyć? Hmm, Trochę więcej papieru bym potrzebował. Tylko papieru nie jestem w stanie wytworzyć. Jak ja to zezłomuję, dostanę więcej papieru? Jeden papier. A z pieniędzy? Pieniędzy nawet nie można zezłomować. Szkoda. Kurczę liczyłem może, żeby się to udało, ale widzę, że się nie da. Nie, nie dam rady zrobić tego, tego bloku konstrukcyjnego, żeby wam to pokazać. O co, o co mi się rozchodzi z tym budowaniem. Ale to będzie bardzo fajne, że stawiamy sobie plan i później klepiemy młoteczkiem i stawiamy całą resztę, tak? To w ogóle nawet jest zmiana w kontekście um, ulepszeń bloków, bo chyba nawet nie ma czegoś takiego jak ulepszenie bloku, bo jak raz postawimy um, dany blok, no to on już taki zostaje. Tego, tego do końca nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że właśnie tak to wygląda. Co my tu mamy? Czy ja to mogę wydobyć, to mnie. ta. I tu wydobyłem, proszę Państwa, gdzie to jest? Skarb iron. A jeśli ktoś myśli, że to tu jest proste, przetapianie, to nie jest proste. Dlaczego nie jest proste? Bo jest kilka poziomów, i to chyba nawet tutaj pisze, kilka poziomów ciepła. Eee, tutaj to jest. Require heat level 3, tak jest. Czyli ani drewnem, ani węglem drzewnym, tylko faktycznym, eee, faktycznym po prostu węglem, węglem. Można przetopić dopiero żelazo w, w, w piecu, nie? Kurde, super sprawa. Oczywiście, jeśli ktoś ogarnie sobie miech do takiej kuźni, no to można dawać słabsze, słabsze paliwko. Hmm, można dawać słabsze paliwko, ale uzyskuje się wyższy poziom, właśnie. E, o, uczyniło się wspaniale. Daj mi to. Stworzyłem. Create torch. Oczywiście. Pochodnie? Jak najbardziej. Z tłuszczu zwierzęcego, albo ze smoły. Eee, kawałek tkaniny, jedno drewienko. Czekaj, to jednym drewienkiem to ja bym musiał... Przy... O, dawaj. Dawaj mi to. Tutaj jesteś. Przepis ze złomu i to. Zrób mi... Nie, nie patyki. Drewno... Jak się robiło drewno? Nie, drewno, tylko wood. Jeszcze raz, czego ja robiłem... Dlaczego ja nie widzę drewna? Tu jest drewno. Jestem ślepy, może dlatego. Wytwórz, a nie ze złomuj. Okej. Okay. Ma, ma to sens. Jak najbardziej ma to, ma, ma to, ma to totalnie sens. Dobra, i wracając do, do pochodni. Tkanina patyki. Tkanina, drewno. Tylko ja wolałbym tej smoły nie zużywać. Mam tuż zwierzęcy, to myślę, że, że właśnie tak zrobię. Wytwórz. Taką pochodnię. To jest ważne, żeby źródło światła posiadać. Tak jest, jak w wanilce można było olać, yy, można było olać yy, właśnie światło, że to nawet dawało jako taką radę. To tutaj noc jest naprawdę, moi drodzy, ciemna jak jasna cholera. Naprawdę. I co do tego, hyc. Mamy specjalny slot na pochodnie. Że nie musimy tej pochodni nosić w łapie, tylko tą pochodnię mamy na pleckach. I nam rozświetla ładnie wszystko. Tak jest. Wooden bucket. Zbierz tarp. Mam tarp. Eee, wiaderko. Wooden bucket. Co potrzebujemy? Scrub metale. Wood, pitch, eee, włókna roślinne. A widzicie. To ciekawe do czego. Wiadro, aha, wiadro jest większym pojemnikiem na właśnie na wodę. O, a tu mamy to, co mówiłem, to jest młoteczek. Młoteczek jest wymagany do budowania. Mam nadzieję, e, i taki będzie plan, że już w następnym odcinku, moi drodzy, właśnie w następnym e, odcinku, już Wam pokażę, jak tu w ogóle wygląda e, system budowlany. Czy zostanę tutaj? Może chwilę. Nie, chyba ruszymy naprzód. Ja myślę, że przesegreguję sobie ten ekwipunek i wyruszę na dół. Co najwyżej dorobię trochę strzał, żeby było na drogę do łuku i będzie można ruszać, ruszać naprzód. A póki co, moi drodzy, w tym pierwszym odcineczku z życia po życiu to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. A jeśli tak, no to wiecie, co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze. No, jakiś subeczek też byłby bardzo, bardzo mile widziany. Także tyle. Trzymajcie się i do zobaczyska.